Siema, z tej strony Gunex, aka Solo Bombel. W tym odcinku chciałbym wam pokazać, jak mój kuzyn wygrał pieniądze, a jako iż mój kuzyn nie miał mikrofonu, to podłożę swój głos pod niego, żeby nie było zbyt wielkich nudów. No i co mogę powiedzieć? Życzę wam miłego oglądania, no i to tyle. Ale reakcja na Winka jest niezła, więc polecam obejrzeć. Piękny ci się ba. Ja nie mogę, w stronę ryb. Stop. Piękny ci się ba. W tym momencie zaznaczyłem sobie znacznikiem 3 soki, gazik i 4 flopery, bo gość grał bez broni. Później sobie zobaczycie, że go oznaczyłem z przyzwyczajenia i całą grę próbowałem szukać tego boksa, co mnie ciutkę zgryfowało. Tutaj próbowałem znaleźć tego boksa, przez co dostałem free picka minus 10 od zona. Ale przewadziłem. Katana mi się użyła, tam katana mi się użyła. Czemu każe mnie, bo ja akurat mi się jeszcze pojawił. Ja nie mogę, let's go! Co jest? Łatwa pierwsza czy druga? Stary, pierwsza gra, pierwsza kasa, nie. Wiesz co się odwaliło? Na początku ogólnie widzę chłopa stojącego w miejscu, w late game, nie? Myślę, ty co jest? Nie wiem, pewnie się nie zrenderowało. Strzelam, gość dostaje damage. Daję mu 4 pompy, zabijam go, idę po jego loot. Chłop ma 4 soki, gazik. Zaznaczam se to, lecę do zona
I pierwsze co, odznaczam znacznik, bo co? Bo Solo Bumble to Solo Bumble. Ja po prostu nie potrafię grać z znacznikiem, ja muszę mieć wyłączony znacznik. Jak mi się nudzi albo stresuje się, to po prostu klikam taba i zawsze odznaczam znacznik.